Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii Werantki to jedno z najnowocześniejszych centrów w Polsce, które zajmuje się diagnostyką oraz fizjoterapią pacjentów z problemami kardiologicznymi oraz narządu ruchu. W centrum wyróżniamy dwie strefy. Pierwszą strefą jest strefa kardiologii, w której prowadzimy zarówno monitorowane badania, jak i treningi kardiologiczne. Treningi oparte o technologię biofeedback z pełnym monitorowaniem pracy serca w trakcie badania oraz z pełnym monitorowaniem pracy serca w trakcie treningu. Badanie rozpoczyna się od konsultacji kardiologicznej, gdzie oceniam stan zdrowia pacjenta. Następnie wykonywana jest próba wysiłkowa na bieżni. To, co wyróżnia nasz ośrodek na tle innych ośrodków w tym regionie Polski, jest to nowoczesny, wielostanowiskowy system do wykonywania prób wysiłkowych, kardiometr 700, do wykonywania badań wysiłkowych u osób z niesprawnością układu narządu ruchu. Są to pacjenci ortopedyczni oraz pacjenci neurologiczni. Strefa kardiologii wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt wraz z elementami telemedycyny. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie przyjmować pacjentów z bardzo różnymi chorobami układu krążenia oraz programować dla nich indywidualne zajęcia na innowacyjnych urządzeniach monitorujących. Drugą strefą, która znajduje się w centrum, jest to strefa ortopedii i treningu funkcjonalnego. Dzięki urządzeniom z biofeedbackiem jesteśmy w stanie prowadzić pacjentów z różnego rodzaju dysfunkcjami narządu ruchu. Każdy pacjent, który pojawia się w centrum, przechodzi pełną sesję diagnostyczną dotyczącą narządu ruchu i na podstawie badań, które przeprowadzamy na innowacyjnych platformach oraz urządzeniach, które mierzą nam siłę mięśniową, zakresy ruchomości stawów, jesteśmy w stanie zaplanować pełny proces rehabilitacji narządu ruchu. Głównym elementem działalności Instytutu jest oczywiście stworzenie standardów postępowania leczniczego, stworzenie nowego postępowania, które będzie z jednej strony bardziej dostępne dla pacjentów, z drugiej strony będzie bardziej efektywne. Dodatkowo w naszym centrum prowadzimy kilka projektów badawczych. Jednym z nich jest projekt przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym pod kątem wykrywania i korekty wad postawy. Program jest naszym programem autorskim pod tytułem Rośnij Zdrowo. Naszym ekspertem jest doktor nauk medycznych Piotr Kwiatkowski, który od wielu lat zajmuje się badaniem oraz rehabilitacją pacjentów z bocznymi krzywieniami kręgosłupa, czyli skoliozami. Nasz ośrodek wyposażony jest w innowacyjne urządzenia, dzięki którym nie tylko możemy diagnozować naszego pacjenta, ale możemy również monitorować procesy rehabilitacji w trakcie całego procesu leczniczego. Jest to swoistego rodzaju innowacja, która pozwala nam na każdym etapie rehabilitacji oceniać postępy oraz modyfikować program rehabilitacji. Wyposażenie werandek Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii stwarza możliwości z jednej strony postawienia dokładnej diagnozy, z drugiej strony ustalenie indywidualnego, spersonalizowanego trybu postępowania rehabilitacyjnego. Jest to unikalne. Również jako pierwsi w Polsce podjęliśmy wyzwanie dotyczące leczenia pacjentów z chorobą nowotworową, ale dość specyficzną chorobą nowotworową, czyli ze szpiczakiem plazmocytowym. Dla wielu pacjentów rehabilitacja jest bardzo żmudnym i długim procesem. Wielokrotnie powtarzane ćwiczenia stają się dla nich nudne, przez co motywacja pacjentów do takiej pracy spada. Dzięki innowacyjności urządzeń, które posiadamy, opartych o technologię biofeedback, proces rehabilitacji dla pacjenta jest bardziej przyjazny. Pacjenci bardziej angażują się w ćwiczenia, dzięki temu skuteczność tego procesu jest dużo szybsza. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa, którzy potrzebują pomocy specjalistycznej oraz potrzebują diagnostyki narządu ruchu, do odwiedzenia naszego ośrodka.